Niestety po raz kolejny bawicie się w wielkie oszustwo. Od wielu dni oszukujecie Polaków, twierdząc, że będziecie im pomagać, a tymczasem dzień w dzień zajmujecie się waszymi wojenkami. Zajmujecie się tym, na czym naprawdę wam zależy, czyli utrzymaniem władzy za wszelką cenę. Przecież to kuriozalne, że przedstawiciel Komitetu Wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy jest teraz przedstawicielem wnioskodawców. To już naprawdę zakrawa o pomstę do nieba, co wy robicie. Nie macie za grosz wstydu. Oszukiwaliście, oszukujecie i będziecie oszukiwać. Przegraliście dzisiaj głosowanie, to złamaliście kręgosłupy, być może szantażem, być może kupnem, po to, by jeszcze raz przedłożyć taki projekt ustawy. Za grosz wstydu nie macie. Ale to się na was zemści. Zemści się to, że nie chcecie rozmawiać o istotnych problemach Polek i Polaków. Zemści się to, że oszukujecie, twierdząc z jednej strony, że wybory nie mogą się odbyć, ale z drugiej strony na siłę dążąc do rozprzestrzenienia się tego wirusa. Jest pan minister Szumowski, który tak wiele mówi o klauzuli sumienia, o przysiędze Hipokratesa. I przed chwilą głosowaliście za tym, żeby rozprzestrzeniać dalej wirusa. Głosowaliście za tym, by wbrew logice, by wbrew zdrowemu rozsądkowi, ale przede wszystkim elementarnej etyce, wysyłać ludzi czasami nawet na śmierć, bo nie macie żadnego szacunku. Nie macie szacunku nie tylko dla tych, którzy myślą inaczej jak wy, ale nie macie szacunku dla własnych wyborców. Nie macie szacunku dla elementarnych zasad gry fair play, bo gdy władza chyli się ku upadkowi, to właśnie tak za wszelką cenę kurczowo trzyma się tej władzy. Jest mi po ludzku wstyd. Jest mi po ludzku wstyd, że przyszło nam zasiadać w parlamencie z takimi ludźmi. Ludźmi, którzy są nieczuli na błagania tych, którzy dzisiaj wołają o pomoc. Matek, ojców, przedsiębiorców, pracowników. Tylko kolejny dzień tracicie na to, by utrzymać się przy władzy. To jest żenujący spektakl. To jest żenujący spektakl tego, jak ta władza gnije od środka. Jak łamiecie sobie nawzajem kręgosłupy. Jak niektórzy wasi koledzy jeszcze niedawno mówili, 10 nie da się zrobić wyborów. I co, zrobicie je 17? To będzie ten wielki triumf? To jest początek waszego końca. Polacy wam tego nie zapomną, ale przede wszystkim nie zapomną wam tego ci, których zdrowia i życia narażacie. Nie zapomną wam tego pracownicy Poczty Polskiej. Nie zapomną wam tego ci, którzy będą musieli zajmować się liczeniem głosów. To jedno wielkie oszustwo. Wasza narracja oparta jest na oszustwie. Oszukujecie rano, w południe i wieczorem. Oszukujecie, bo władza jest dla was najważniejsza. Dzisiaj staliście się elementem zupełnie obcym dla społeczeństwa. Bo wy nie widzicie realnych potrzeb Polaków. Wy nie widzicie nawet tego, że blisko 90% ludzi boi się głosować. Wy każdego dnia za te 2 miliardy złotych, które mogły być przeznaczone na służbę zdrowia, siejecie propagandę i kłamstwo. Będziecie teraz udawać, jak to troszczycie się o zdrowie Polaków. A nie lepiej te środki przeznaczyć chociażby na ochronę służby zdrowia? Za grosz nie macie wstydu. I ta władza się skończy, prędzej czy później. Ale tacy ludzie jak wy przejdą do historii. Przejdą do tej niechlubnej historii, gdzie łamiąc sumienia tym, którzy jeszcze je być może kiedyś mieli, w imię własnego interesu poświęcacie zdrowie i życie Polaków. Jesteście tak chorzy na władzę, że nie widzicie rzeczy oczywistych. Zgodnie z polską konstytucją można przesunąć termin wyborów, wprowadzając stan klęski nadzwyczajnej. Ale wy tego nie zrobicie, bo wiecie, że przegracie. Wy tego nie zrobicie również dlatego, że nie chcecie płacić odszkodowań. Nagle okazuje się, że budżet jest pusty, król jest nagi. I powiem wam szczerze, że jak obserwuję te ostatnie dni, to jest mi tak po ludzku przykro. Przykro, że dożyłem czasów, w których większość parlamentarną stanowią obłudni cynicy. Ludzie, którzy często powołując się na Boga, na interes narodu, na rację stanu, kreują się na świętych, a są zepsuci do kości. Bo to, co dzisiaj robicie,
pokazuje wasze prawdziwe zepsucie. Wnoszę o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję, panie pośle.